Pani Teresa Rosati. Jest Pani Tereso, ikoną polskiej mody. Proszę powiedzieć, bo od 1998 roku, wtedy odbył się Pani pierwszy pokaz, od wtedy jest Pani na arenie polskiej, tak? Tak. Rzeczywiście pierwszy pokaz odbył się w Galerii Zachęta, w bardzo pięknym miejscu, i potem starałam się rzeczywiście też o miłe, ładne i takie miejsca, z których my jesteśmy dumni jako Polacy, prawda? Zadam może banalne pytanie, ale muszę je zadać. Co Panią inspiruje do tworzenia tych swoich pięknych kreacji? Ja myślę, że przede wszystkim kobieta. Kobieta na każdej ulicy świata, to znaczy właściwie czy to ulica Warszawska, czy Nowojorska, czy Paryska. Ja uwielbiam obserwować ludzi, jak wyglądają, jak są ubrani, jakie. Zauważam właśnie pewne takie cechy charakterystyczne dla poszczególnych narodowości. Więc tą największą inspiracją jest kobieta, ale niewątpliwie ogromny wpływ na mnie miało kino światowe, szczególnie to kino, powiedziałabym, amerykańskie złotej ery lat 40., 50., również i sztuka malarska, prawda, to też jeśli chodzi o takie kolorystyczne połączenia, czy podróże, no tak to się cudownie złożyło, że rzeczywiście dosyć dużo podróżowałam zawsze i podróżuję po świecie nadal. Są wspaniałą inspiracją dla mnie. A proszę mi powiedzieć, bo dotychczas zawsze Pani projektowała stroje takie wieczorowe, eleganckie, wytworne, suknie ślubne. Czy myślała Pani o jakiejś kolekcji bardziej casualowej może? To znaczy, przyznam się szczerze, że ja zaczynałam od kolekcji casualowej. Pierwsze moje projekty, również te pokazane w Galerii Zachęta, to były rzeczy, ja miałam wielką ambicję, że robić tylko z tkanin polskich. I w związku z tym były to bielskie wełny, były to lny z Milanówka, które oczywiście same te tkaniny już wskazują na to, że to były casualowe stroje. Potem oczywiście Milanówek i jedwabie słynne z Milanówka. Potem te wszystkie fabryki niestety padły i nie było tych możliwości. Ma Pani córkę. Czy córka chętnie nosi Pani stroje, sukienki? To znaczy, no tak, jeśli chodzi o takie właśnie te wyjścia na tak zwany czerwony dywan, kiedy musi, prawda, albo kiedy ma ochotę, ale rzeczywiście nie daje mi zbyt dużo czasu na przygotowanie specjalnie dla niej, bo przeważnie to wygląda w ten sposób: mamo, za 2 dni muszę mieć długą kieckę, no weź coś tam wykombinuj albo znajdź. No i wtedy odbywa się właśnie jak gdyby dostosowywanie. Weronika jest drobną kobietą. Te rzeczy, które są właśnie przygotowywane, to są no jednak na takie typowe modelki. Ale oczywiście jest szereg takich projektów specjalnie dla niej, kiedy daje mi trochę więcej czasu, i wstawiam ją często na Instagram z okazji Oscarów, kiedy była zaproszona na takie przyjęcie pooscarowe Eltona Johna, charytatywne, rokroczne. Miałam zadanie bojowe: mamo, masz 2 tygodnie, uprzedzam cię, mam zaproszenie, muszę iść, przygotuj mi suknię na tę okazję. I to była sukienka w kolorze pudru, właśnie taki tiulowy dół i gorset. Bardzo podobna do tych, które teraz, mimo że to było dobrych parę lat temu, widzę, że te przezroczystości są teraz, przeżywają jakieś apogeum. I właśnie ta czarna suknia była przepiękna, sama bym ją chętnie założyła, to przyznaję. A proszę mi powiedzieć, gdyby Pani wnuczka chciała kontynuować Pani dzieło, czy byłaby Pani zachwycona? Będzie ją Pani wspierała? Tak, to moja starsza wnuczka studiowała i skończyła studia na, co prawda, fashion business, i także interesuje się modą również bardzo. Natomiast ta najmłodsza, no mam jeszcze drugą oczywiście, 5-letnią również, ale bardziej dusza artystyczna w innym kierunku. Natomiast oczywiście, że mi byłoby bardzo miło i bardzo bym się cieszyła. I te pewne, no powiedzmy, zdolności do nie tylko projektowania, ale to, że to szycie, to prawda, szydełkowanie sprawiało mi taką ogromną przyjemność, no żeby ktoś się przejął po prostu również. Osiągnęła Pani bardzo duży sukces na skalę światową. Proszę mi powiedzieć, o czym marzy teraz Teresa Rosati? O spokoju. Ale to spokój rodzinny czy spokój zawodowy? Nie wydaje mi się. To znaczy może nie o spokoju zawodowym, ale żebym mogła jak gdyby korzystać z tych miłych zaproszeń, które napływają, bo to jest cudowny czas, poznaje się mnóstwo ciekawych ludzi, sama atmosfera takich, prawda, pokazów międzynarodowych. No jest miła dla każdego projektanta, myślę. Właściwie myślę, żeby było miło, fajnie i zdrowo również w mojej rodzinie. A jeszcze jedno pytanie. Skąd pomysł na ten prysznic modowy? Pani została zaproszona do tego projektu? Tak, właśnie tutaj panie nade mną, tak właśnie, panie, że tak powiem, pracowały nade mną parę miesięcy. Ja tak nie za bardzo, szczerze mówiąc, już wtedy miałam głowę i czas myślenia o tym. Ale w momencie, kiedy poznałam bliżej, zobaczyłam, że Pani Mariola jest taką wielką pasjonatką, jest takim kolorowym ptakiem, uwielbiam jej kolor włosów, jej stylizację i tą taką wspaniałą, pozytywną energię. I to, że ona była taka jak gdyby konsekwentna i nie zrażała się moim, powiedziałam na początku, takim niezdeklarowanym entuzjastycznie, bo jeszcze nie wiedziałam, co to będzie przede wszystkim, to miejsce, ta dzielnica, którą miałam jakieś inne skojarzenia do tej pory. No ale potem wprawdzie, jak przedstawiła mi pani Mariola dokładnie to, gdzie to jest, jak to będzie wyglądać, to wydawało mi się, że to jest coś bardzo oryginalnego, jednocześnie ciekawego i bardzo jestem zadowolona, że udało mi się to. Dobrze. Dziękuję wobec tego i życzę spokoju w pracy, jednocześnie wielu sukcesów. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.